Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i naprawdę wróciły skiny świąteczne. To nie jest clickbait, mamy lotnie, niechcący kliknąłem lotnie. Mamy lotnie za 800, mamy skina Strażnik Świąt, bardzo fajny skin. I mamy skina Komando Gwiazdka, wielu z was na tego skina czekało jeszcze. I do tego mamy piękny zbierak, nie trzeba było. I teraz wam powiem jedną rzecz, dlaczego nie kupiłem tych skinów jak były święta? Troszeczkę mi szkoda było kasy, oczywiście, ale te skiny wtedy były takie, powiedzmy, nowa gierka, wiecie, skiny wchodzą. To nie były takie skiny jak teraz, że wow, że to ze świąt, a w ogóle, sorry za ciuchy, bo to wiecie, święta, nie? To było takie, po prostu, to były zwykłe skiny. Nikt nie wiedział, że to było że to będzie rzadkie. I ze mną dzisiaj na odcinku jest wasz ulubieniec Beznickos. Siemanko, witam was. I kolega Jabłka, czyli Adak. No, dzień dobry. Adak jest ogólnie świetny. Jabłka nienawidzicie, dlatego nie wziąłem go do odcinka. I teraz tak, mamy skiny. Pokażę wam Komando Gwiazdkę. Dominik, masz może tego gościa? Babeczkę akurat mam. Babeczkę, no to nie, to ja wam pokażę tego drugiego gościa. Ja wam pokażę tego drugiego gościa. Za 800 skiny świąteczne. Nie będę wam nawet pokazywał backblingów, bo trzeba to kupić. Trzeba to mieć. Do potwierdzenia są zielone, po prostu jest Bóg w sklepie z tą lotnią i pokazuje, że są niebieskie. Tak, a dzisiaj jest trochę pod family friendly, bo Foxnis mi kupiła taką piżamkę, nawet nie mogę kaptura założyć. Zobaczcie, jak to wygląda. Masakra, ale pasuje, nie? Pasuje troszeczkę. Dajcie znać w komentarzu. W ogóle sztos totalny, mega się jaram. Dzisiaj, nie wiem, siedzieliśmy sobie z kolegami tam, ze znajomymi i nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Więc okej, dobra, zapraszajcie do lobby i pokażę wam w gierce. Okej, więc pokażę wam lotnię, która jest do tego zestawu. To jest lotnia ze świąt, rok temu była. Naprawdę jest sztos i teraz wam pokażę, jak ona wygląda. I teraz, co jest najlepsze? Ta lotnia jest totalnie zwykła. Jedyne, co jest ważne w niej, to to, że jest rzadka. Naprawdę, i to, że tylko będzie na święta i dopiero za rok ją kupicie jeszcze raz. Więc, no tyle. Dlatego nie kupiłem rok temu. Naprawdę, tylko dlatego nie kupiłem rok temu. Widzimy się zaraz na skinach. Ogólnie zobaczcie, jak te skiny pięknie się prezentują. Beznickos, Komando Gwiazdka. Adak, Komando Gwiazdka. W ogóle Adak ma inny w ogóle kill off i jeszcze ma tego tarczę, która pasowała wtedy w tamtym sezonie. Powiem wam szczerze, że te skiny są świetne. Powiem wam szczerze, że jeżeli macie wybierać, to wolałbym Komando Gwiazdkę niż tego faceta. Naprawdę. Chociaż ten facet jest też świetnym skinem i ma taki sweter jak ja. W sumie Komando Gwiazdka ma ten sam. Ty, nie przeszkadzaj mi w odcinku. Jeżeli chodzi o zbierak, jest to zwykły zbierak zapakowany w prezent. Jest on świetny, no ma dźwięk jak zwykły zbierak. Jak zwykły zbierak. Ale powiem wam szczerze, że to musi... co to za sushi gang, sushi gang? Powiem wam szczerze, że... No, jak ja mam prowadzić odcinek? Pamiętajcie najważniejsze, że wpisać ten kod, który teraz wam się wyświetla tutaj. Tu na ekranie wam się wyświetla Paczol YouTube w sklepie, jeżeli chcecie te skiny. I co jest jeszcze najważniejsze, na sam koniec tego odcinka macie konkurs, który wam obiecałem już jakiś czas temu. Przepraszam was serdecznie, tak późno jest. Czyli na Royal Bombera, czyli z PlayStation skin, oraz na ten pakiet startowy za 100 zł. Na te dwa skiny wam obiecałem te konkursy. Przepraszam serdecznie, że nie było ich wcześniej, ale zapomniałem, po prostu zapominałem przy każdym odcinku, zapominałem dokleić. Ja wiedziałem, kto wygrał już naprawdę od tygodnia. I to nie było ustawione, bo macie tam, w sumie zobaczycie na sam koniec. I teraz tak, kolejny konkurs, który już nie będzie zapomniany, będzie rozlosowany na odcinku. Na te dwa skiny macie. Nie na, to chyba, że będziecie chcieli zbierak. Na dwie rzeczy, dwa razy PSC po 40 zł macie konkurs. Na odcinku będzie? Nie, na live'ie. Na live'ie będzie od razu losowany na drugi dzień, więc zostawcie komentarz, łapkę w górę, dzwoneczek oczywiście i subika, prawda? Trzeba zostawić. I naprawdę polecam wam te skiny, bo to są skiny rzadkie i ładne. Ładne, naprawdę. Co o tym sądzicie, chłopaki? Mega, mega sztosik. I pamiętajcie o tym, żeby wbić jutro na live'y do streamerów waszych ulubionych. A, właśnie. Jutro jest turniej. O 19 mamy turniej. Dzisiaj o 19 mamy turniej. Właśnie, dlatego wpadajcie. Kibicujcie mi i Beznickosowi. Dobra, w takim razie... A, jeszcze pamiętajcie, jak wpiszcie Paczol YouTube? To ja wygram ten turniej, a tam jest wylot do Tajwanu, więc wam nagram relację. Więc pamiętajcie, zostawić suba, łapkę w górę, dzwoneczek, komentarz. Ja się z wami żegnam, widzimy się przy następnych skinach świątecznych, mam nadzieję. Cześć. Zony, chłopaki się pytają, kiedy z nami zagra składy. W sensie Jabłko się pyta. Ale daj znać w komentarzu, jeżeli to zobaczysz. Naprawdę. Zony, Jabłko kocha cię po prostu. On zawsze mówi o tobie... Tak, Jabłko gangster. On zawsze o tobie mówi w
superlatywach, w ogóle w pozytywach, ma twój kod wpisany. Nawet jak mu pożyczymy hajs na skina, to ma twój kod wpisany, czujesz to? Kupił skina za moje pieniądze na twój kod. To jest przykre, ale daj znać, kiedy zagramy. I tak jak wam obiecałem, losowaniem na Royal Bombera, który miał być w piątek, jest dzisiaj, co mamy dzisiaj? Poniedziałek, więc przepraszam was za spóźnienie, ale było tyle rzeczy do zrobienia z tym nowym mieszkaniem i tak dalej, że totalnie o tym zapomniałem, dlatego kopiujemy ten link, wklejamy go tutaj. Mamy Royal Bomber i losujemy jedną osobę, która wygra kod do Royal Bombera, żeby odebrać go na PlayStation. Pamiętajcie, że nie macie PlayStation. Jeżeli ta osoba, która wygra na PlayStation, ja mogę to zrobić za tą osobę, mogę jej odebrać tego skina. Więc to totalnie legit, po prostu. Musimy się dogadać potem na Discordzie. A, jeżeli wygrasz, napisz do mnie na Discordzie, ja potem zweryfikuję, czy to jest twoje konto. Mam już super system weryfikacji i będziemy to robić. Randomly pick winner. Chciałbym wygrać, bo ten skin jest rar i nawet spoko. Shin Jitai 27. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale wygrałeś. Daj znać, ja sobie zostawię tutaj twój kanał na YouTubie sobie zostawię, zapiszę sobie i potem go zweryfikuję, czy to ty. Daj znać, napisz do mnie na Discordzie wiadomość prywatną. Pamiętaj, wbiję na listę z linku w opisie. Gratulacje. Gratulacje Royal Bombera, naprawdę. Skin rar. Może już nie jest taki hype'owany, ale rar. Dobra, i teraz tak, bo to jest w ogóle już totalny sztos, jak to było? Pakiet zimowy patchol. Pakiet zimowy, dobra. To jest to. To jest to, na co czekacie, prawda? Pakiet za 100 zł. Tu sobie weźmy... Cofnijmy to. Cofnijmy to, okej. Okay. I to załadujmy, bo to też czekacie na to. I teraz powiem wam tak. Dziękuję, że czekaliście cierpliwie. Nie było spamu takiego, ej, patrzol, szukałeś nas, nie było konkursu. Bardzo was przepraszam. Naprawdę to wyszło dlatego, że miałem bardzo dużo rzeczy z przeprowadzką. Jeżeli chodzi o zimowego, no to nie do końca, bo to zimowego mogłem jeszcze na starym mieszkaniu rozlosować. Przepraszam. Serio. Ale jest konkurs, jest, więc losujemy. Jest wiele komentarzy. Jeszcze kawy się napijmy, już taka świąteczny kubek. Świąteczna atmosfera. Boże, 5000 komentarzy będzie. Nie pytam nawet o to, co się tutaj stało. Jest 5500 komentarzy. 5600 prawie. Losujemy. Nie jest to komentarz od dupy, że komentarz, bo chcę i tyle. Jakoś coś piszę po prostu. Nie jest też jakiś mega ładny, wiecie, po prostu coś piszę, jakiś komentarz. Co mam powiedzieć? Może być. Nie jest to zły komentarz, naprawdę, nie jest to zły. Widać, tu osoba nie wiedziała, co napisać, że chcę wygrać zimowego asa, bo mi się podoba skin. Nie. Napisała komentarz, ale czekała. Wiecie, zanim to się napisało, to pewnie tam z minutę się obejrzało filmu, więc szanuję. Davin, pamiętaj, to samo. Na Discordzie do mnie napisz, ja zweryfikuję, czy to jest swoje konto, zostawiłem sobie zakładkę swoim kontem, więc mam nadzieję, że napiszecie do mnie jak najszybciej. Jeżeli nie napiszecie do mnie w 2-3 dni, powiedzmy, 2-3 dni, rozlosuję to jeszcze raz, ponieważ to są rzeczy, które nie muszą być rozdane w tym momencie, ponieważ to jeszcze będzie. Dlatego macie chwilę czasu.